wszystko, co się dzieje z kulturą, jest związane z tą biblioteką w Kowiesach. Więc my nie mamy takiego swoistego domu kultury, a ta biblioteka jak gdyby te warunki spełnia, daje nam możliwości jak gdyby rozwoju intelektualnego. Ja bardzo dziękuję pani dyrektor, że ona walczyła o to, jak Lwica, że tak powiem, na wszystkich naszych tutaj spotkaniach przekonaliśmy wspólnie radnych co do tego, że jest to zasadne i dzisiaj się to udało. Z Instytutem Książki, z Ministerstwem Kultury, z naszą radą, także to jest wspólny sukces. W ramach infrastruktury bibliotek programu udało nam się dobudować taką salę szkoleniową na około 50 osób. Właśnie takiej sali nam brakowało. No jeszcze dobudowaliśmy osobne wejście, toalety dla osób niepełnosprawnych. Były wymienione podłogi, malowane ściany. Mamy mnóstwo zajęć dla dzieci, dla osób dorosłych, spotkania autorskie. Teraz też siedzibę będzie miało, powstały w naszej miejscowości, koło gospodyń wiejskich. Mamy jeszcze galerie naszych lokalnych twórców. Mamy zdolne osoby, które malują, haftują i chcieliśmy właśnie wypromować te osoby w naszym środowisku. Także sala na pewno będzie wykorzystana do granic możliwości.